Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd, a wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz zabronił im surowo, żeby go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieję pokładać będą. Oto słowo Pańskie. Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd, a wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich. Drodzy Chrystusie, Panu, siostry i bracia, w tych pierwszych zdaniach dzisiejszej Ewangelii Świętej mamy bardzo ważne, praktyczne wskazówki dla naszego życia. Po pierwsze, Pan Jezus wie, że faryzeusze, że saduceusze, że inni nie żartują, że planują go absolutnie, pewnie, brutalnie, po diabelsku wręcz można powiedzieć, przecież to jest Mesjasz, Zbawiciel oczekiwany, a oni planują go zgładzić i nie narażać swojego życia. W takim momencie nie dyskutuje z nimi, nie wychodzi naiwnie im naprzeciw, ale po prostu ucieka, co ewangelista określił łagodnie, oddalił się. To jest jeden ze sposobów naszego życia chrześcijańskiego. Byłby katolik, przepraszam, głupim, gdyby właził w szpony powiedzmy jakiegoś tam krokodyla czy jakiegoś lwa. Jednym ze sposobów walki ze złem jest ucieczka. Na początku Kościoła, gdy wybuchły straszne prześladowania, szczególnie za Dioklecjana, który był jednym oprócz Nerona z najokrutniejszych cesarzy, zresztą wyzwolony niewolnik, a później okrutnik dla innych, właśnie wielu chrześcijan, którzy byli wymyślnie torturowani, krzyżowani, paleni żywcem, obdzierani ze skóry, rzucani zwierzętom dzikim na pożarcie. Wielu się po prostu Pana Jezusa zaparło. I święty Cyprian, biskup Kartagini, który tam też sam wiele wycierpiał i później został ścięty, gdy tamci tak zwani lapsi, czyli upadli, odstępcy od wiary przychodzili, mówili, ale biskupie, przecież myśmy się zapali, no bo było wielkie cierpienie. A on mówi, ja was rozumiem, ale dlaczegoście nie uciekali? Kto mógł, nie dał rady uciec, bo był starcem czy i cierpiał i nie daj Boże się zapal. No to rzeczywiście jest usprawiedliwiony, ale dlaczego byście naiwnie czekali bezmyślnie, a nie uciekali przed tymi okrucieństwami? I to nie jest jakaś tam fałszywa ucieczka, to nie jest tchórzostwo. Pan Jezus daje nam przykład, że kiedy zło jest brutalne, diabelskie, piekielne, to się z nim nie dyskutuje, nie wchodzi naiwnie mu w paszczę czy pod miecz, tylko się po prostu najnormalniej ucieka, kryje się przed tym złem. I my, kiedy jesteśmy zagrożeni, no, przez ludzi przewrotnych i złych, czy żona, powiedzmy, zagrożona dziećmi przez męża pijaka i brutala,
no to wtedy nie może naiwnie mówić, a nawróć się, bądź taki, bądź fajny. Po prostu albo bierze dzieci, ucieka, albo dzwoni na policję, żeby go natychmiast zabrali, unieszkodliwili i żeby nie narażała siebie i swoich dzieci na śmierć czy na kalectwo. Więc nauka Ewangelii to nie jest naiwność. Nauka Ewangelii, przykład Pana Jezusa, to jest realizm życia i mamy czytać Ewangelię szczegółowo i Pana Jezusa naśladować. Kiedy ludzie byli dla Pana Jezusa życzliwi, to szedł do nich, dzieciom błogosławił, na młodych patrzył z miłością. Ale kiedy spotykał się z chamstwem, z brutalnością czy z zamiarem zbrodni, na nim po prostu uciekał, żeby nie dawać ludziom okazji do zbrodni, a siebie, żeby nie narażać na naiwne, niepotrzebne, powiedzmy, zgładzenie czy śmierć, dopóki godzina, jak sam powiedział, nie nadeszła. I druga nauka ważna, uważajcie, ci, którzy za Panem Jezusem poszli w tym dramatycznym Jego momencie zagrożenia Jego życia, wszyscy zostali uzdrowieni. W innych momentach uzdrawiał niektórych, w innych momentach mówił, nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię, dopiero będziecie uzdrowieni, a tutaj ci wszyscy, którzy za Nim poszli, zostali uzdrowieni. Co to znaczy? Pan Jezus pokazał, że jeżeli oni nie bali się wyznawać wiary w Niego, nie okazali się tchórzliwi, nie fałszywie się Go nie zaparli wobec brutalności faryzeuszy i saduceuszy. Pamiętajmy, że przyznanie się do Pana Jezusa w tamtych czasach było absolutnie przekreśleniem w narodzie żydowskim, wypisanie z synagogi i wyrzeczenie się. Te Żydzi się wyrzekają tych, którzy przechodzą na stronę Chrystusa. Niektórzy do dzisiaj. Oczywiście są pewne sekty żydowskie, są i Żydzi ateiści, są Żydzi tacy neutralni, tacy nijacy, ale ci tak zwani ortodoksyjni to się wyrzekają swoich wyznawców, kiedy przechodzą na inną wiarę, szczególnie na wiarę katolicką. I Pan Jezus widocznie chcąc nagrodzić niejako ich tę odwagę, to męstwo w wyznawaniu wiary w Niego, że jest nie tylko jakimś tam Jezusem, ale jest Synem Boga żywego, właśnie dał tę wielką łaskę, że uzdrowił wszystkich bez wyjątku. I to jest dla nas wskazówka, żebyśmy nie narzekali, nie jęczeli, tylko brać Ewangelię i powiedzieć, Panie Jezu, który byłeś zagrożony śmiertelnie, i który uzdrowiłeś wszystkich, którzy poszli za Tobą, daj nam łaskę dzisiaj wytrwać wierze, wytrwać w cierpieniu, wytrwać również, gdy jesteśmy narażeni na chorobę, na epidemię, na nagłą śmierć. Daj łaskę, żebym nie umarł gdzieś tam, nie daj Boże, bez sakramentu świętego, jak Ci na wirusa dzisiaj wielu umiera, bez kapłana, bez spowiedzi, bez komunii świętej, bez rodziny, w totalnej, straszliwej pustce i samotności. A więc Pan Jezus zagrożony w swoim życiu, z miłością spogląda na tych, którzy są chorzy, cierpiący, źle się mający, którzy odważnie za Nim idą i uzdrawia wszystkich. To chcę podkreślić, uzdrowił nie tylko niektórych, ale wszystkich. Kiedy? Kiedy sam był śmiertelnie zagrożony. Podobnie święty Szymon doskonale wiedział, zresztą przełożoni go przestrzegali. Gdzie idziesz do zakażonych, sam się zarazisz. On mówi, wiem, po to jestem kapłanem, po to przyjąłem święcenia kapłańskie, po to Pan Jezus ustanowił sakrament nie tylko spowiedzi, komunii świętej, ale namaszczenia chorych, ale jestem gotów iść i spowiadać, udzielać komunii świętej i namaszczać i przewijać rany, jak byli ludzie, którzy nie mieli żadnej opieki. I robił to świadomie. Świadomie, wiedząc, że naraża swoje życie. Podobnie było 300 lat później mniej więcej z błogosławionym ojcem naszym Rafałem Chylińskim. Również w Krakowie była zaraza i służył. Właśnie, Pan Jezus ofiarę świętego Szymona przyjął i przez śmierć prowadził go do wiecznej chwały, a ofiarną służbę zarażonym, zakażonym tak samo ze strony świętego błogosławionego Rafała, jak gdyby w tym momencie nie przyjął, ale dał mu łaskę przetrwania tej epidemii, był zdrowy cały czas i cały czas aż do naturalnej śmierci służył
Panu Jezusowi, ludziom chorym, cierpiącym, czy to w Krakowie, czy w łódzkich łagiewnikach. A więc i Pan Jezus pokazuje nam, jak mamy się zachować w niebezpieczeństwie śmierci, czy w czasie choroby, i święci nam pokazują, jak mamy się zachować w niebezpieczeństwie choroby, czy własnej, czy innych, czy śmierci. Zaufać Panu i za Nim, tam gdzie On jest, gdzie On jest dzisiaj. I ufać, że kiedy będziemy wołali dniem i nocą, On nas nie zostawi i nigdy nas nie opuści. Tu jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Nieraz słyszę i w konfesjonale, i w rozmowach: proszę Ojca, już jestem wykończona, wykończony, bo mam chorego męża, bluźni, przeklina, jęczy, narzeka, niezadowolony ciągle, już mam tego wszystkiego dosyć. Nawet myślałem o samobójstwie. A mówię, oczywiście, że mąż jest trudny, mimo choroby, mimo tego, że ma na przykład amputowane nogi, to ty nie możesz być, przepraszam, niemądra. Dlaczego? No przecież w końcu mężowi ślubowałaś aż do śmierci, on tobie, dobrej i złej doli, w zdrowiu i w chorobie. Natomiast żeby się mężem nie zmęczyć, żeby z mężem się nie zniechęcić, to zanim pójdziesz do męża, żeby go tam obmyć, dać mu coś jeść, idź najpierw do Pana Jezusa. Jeżeli jak masz możliwość, to idź rano na mszę świętą do Komunii Świętej. Jeżeli nie, to przynajmniej gorąco się módl, żeby Pan Jezus dał ci dzisiaj siłę duchową i fizyczną do służby choremu i trudnemu mężowi. I tu nam daje przykład święta Matka Teresa z Kalkuty. To są ci święci właśnie, święty Kamil de Lely, święty Jan Boży, którzy służyli chorym, zakładali szpitale. Kiedyś dziennikarz, trochę taki złośliwy zresztą, angielski, miał, widząc Matkę Teresę, jak oczyszcza rany trędowatego, suchnącego na ulicach Kalkuty, z takim angielskim przekąsem miał powiedzieć: ja bym tego nie robił za 10 tysięcy funtów. A ona spojrzała na niego dobrotliwie, z uśmiechem powiedziała: ja bym też nie robiła za 10 tysięcy funtów. Ja to robię z miłości do Pana Jezusa i z miłości do tego bliźniego, który jest w tej chwili trędowaty. Ale mówi do tego człowieka: zanim przyjdę do trędowatych, idę najpierw na mszę świętą, na adorację, do Komunii Świętej, modlę się gorąco, żeby Pan Jezus mi dał na dzisiaj takie siły duszy i ciała, żebym tym służbom, ludziom chorym, cierpiącym, a raczej Chrystusowi w chorych, cierpiących, trędowatych, cuchnących, zarażonych, żebym umiała służyć. I nie tylko umiała, ale żebym była silna, żebym była zdolna do uniesienia tej trudnej służby w dniu dzisiejszym. Więc najpierw człowiek musi się spotkać z Bogiem, napełnić się Jego mocą, a dopiero może iść i służyć z cierpliwością, nie ze złością, nie z przekleństwem, nie z narzekaniem, nie z takim jęczeniem, że mam już tego dosyć. Właśnie tak powinniśmy służyć Chrystusowi. Święty Jan Chryzostom mówi tak: ten Pan Jezus, którego przyjmujesz, gdy słyszysz ciało Chrystusa, przyjmujesz Go w Komunii Świętej, jest tym samym Panem Jezusem, który powiedział: byłem chory, a przyszliście do mnie. Ale zanim przyjdziesz do Pana Jezusa w chorych, najpierw idź do Pana Jezusa w Komunii Świętej, nakarm się Nim, umocnij się Nim, uzbrój się mocą z wysoka i dopiero wtedy, i tylko wtedy możesz iść i służyć cierpliwością chorym, a nie z narzekaniem, czy nie daj Boże z przekleństwem na ustach. Zakończmy to nasze rozważanie aktem oddania świata przez Ojca Świętego Franciszka 13 października 2013 roku, bo w kilku miejscach w tej modlitwie zawierzenia papież modli się za wszystkich chorych, cierpiących, wtedy pewnie nie przewidywał epidemii, a już w tych sprawach bardzo gorąco się modlił. Mówił tak: Matko Boża Fatimska, wdzięczni na nowo za Twoją macierzyńską obecność, dołączamy nasz głos do wszystkich pokoleń, które nazywają Cię błogosławioną. Świętujemy w Tobie wielkie dzieła Boga, który nikt nie przestaje miłosiernie pochylać się nad ludzkością, i teraz uważajcie, nad ludzkością znękaną przez zło, zranioną przez grzechy, aby ją uzdrowić i zbawić.
zbawić od szatana, piekła i grzechu i uzdrowić co do duszy i co do ciała. Tak papież obecny modlił się 7 lat temu. Dalej. Przyjmij z macierzyńską łaskawością akt zawierzenia dokonywany przez nas dzisiaj z ufnością w obliczu tak drogiego nam wizerunku. Oczywiście to była figura fatimska przywieziona do Rzymu. Jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny w Twoich oczach i że nic nie jest Ci obce z tego, co mieszka w naszych sercach. Chcemy, by dotarło do nas Twoje najsłodsze spojrzenie, byśmy zyskali pocieszającą serdeczność Twojego uśmiechu. Chroń nasze życie w swoich ramionach, wołał papież do Matki Bożej. Błogosław i umacniaj każde pragnienie dobra. Ożywiaj i posilaj wiarę. Wspieraj i rozjaśniaj nadzieję. Rozbudzaj i ożywiaj miłosierdzie. Prowadź nas wszystkich na drodze świętości. Naucz nas swojej miłości szczególnego upodobania do malutkich, ubogich, wykluczonych i cierpiących. Dla grzeszników i serc zagubionych. Wszystkich otocz swoją ochroną, wszystkich przekaż Twojemu umiłowanemu Synowi, naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. I Pana Jezusa naśladujmy, i do Matki Bożej się uciekajmy, i świętych życiorysom się przypatrujmy, jak oni sobie radzili i w sytuacjach radości, i smutku, i w sytuacjach zdrowia, i w sytuacjach choroby. Jedni oddawali życie za Chrystusa, za Kościół, za chorych, cierpiących, którym służyli jak święty Szymon, a innym Panie Jezusa, świętej Matce Teresie z Kalkuty, czy błogosławionemu naszemu Rafałowi, mimo że bezpośredni mieli kontakt z zarażonymi, dawał łaskę zdrowia, wytrwania w świętości aż do końca życia. Niech to będzie również i naszym udziałem. Do Pana Jezusa, który uzdrawia przez serce Matki Bożej i świętego Szymona, zanieśmy modlitwy.